Skoro jestem z wykształcenia psychologiem, a z zawodu trenerem zarządzania, to i wywieranie wpływu jest mi bliskie, i też mam co nieco wiedzy na ten temat, a jednocześnie tutaj w tym sosie cybernetycznym warto o tym powiedzieć. I ja tutaj się opieram o starą w sumie, jak psychologia, można by powiedzieć, typologię Czaldiniego na temat tego, jak nas wkręcają, jak na nas oszukują, ale moi drodzy, to co zostało zebrane przez Czaldiniego jako takich Sześć nurtów, sześć podpowiedzi, w jaki sposób zwykle jesteśmy wkręcani w różne sytuację, idealnie pasuje do tego, co słyszałem na wykładzie niebezpiecznika o tym, w jaki sposób hakerzy sprawiają, że ludzie dobrowolnie i naiwnie wyskakują z oszczędności swojego życia, podają różne zabezpieczenia, udostępniają dane dostępu do firmy i tak dalej. I to nie jacyś anonimowi ludzie, którzy nie rozumieją technologii, którzy są z innej planety. Tutaj, jak słyszałem na wykładzie, naprawdę przewracają się wszelkie stereotypy demograficzne. Albo to staruszkowe się dają wkręcać, albo to ludzie z IT się nie dają wkręcać. Podobno nie, słuchajcie, wkręcanie jest bardzo demokratyczne, jest bardzo egalitarne. Każdy z każdej grupy społecznej da się wkręcać. Tak samo ja się dam wkręcić, jak i ty się dasz wkręcić, jeżeli nie będziemy ostrożni, a nawet jak będziemy ostrożni, też niestety prawdopodobnie damy się wkręcić. Także nie ma tutaj prawdopodobnie dzisiaj na spotkaniu nikogo, kto może powiedzieć: A Bernard, to, to co mówisz, to mnie nie dotyczy, dlatego że ja jestem taki cwany, taki asertywny i taki przebiegły i mam tak wielką paranoję, że mnie nikt nie wkręci. Bracie żebyś nie powiedział tego w złym momencie. To ja teraz, moi drodzy, wam podsumuję te moje przemyślenia, te moje takie refleksje w tym temacie i pierwszym takim hasłem, który tu wrzuciłem, to autorytet. Słuchajcie, gdy na wykładzie niebezpiecznika słyszeliśmy przykłady nagrania rozmów, gdy hakerzy dzwonią do swoich ofiar, to słuchajcie, bardzo często było to budowanie w oparciu o jakiś autorytet. Dzień dobry, ja tutaj dzwonię z Wydziału Spraw Wewnętrznych. Bardzo taka delikatna sprawa. Proszę mnie uważnie wysłuchać, bo chodzi o pani bezpieczeństwo, prawda? Albo też y, autorytet, typu proszę tutaj spojrzeć, jakie wspaniałe wyniki ma spółka KGHM jest tutaj potwierdzone raportami i jakimiś artykułami, warto w to zainwestować. Tak? Także tutaj, tutaj uderzanie w autorytet, w to albo żebyśmy posłuchali kogoś, z jest autorytetem, albo w kogoś, do kogo mamy zaufanie, jest tak naprawdę bardzo powszechną i skuteczną metodą. I słuchajcie, moi drodzy, każdy z nas ma swój autorytet, tak? Jeżeli powiesz, nie, to mnie tam nie wkręcą, ja nikomu nie wierzę, jestem dla siebie autorytetem. Słuchaj, jak się chwilę nad sobą zastanowić, to każdy z nas powie sobie, a no to jakimś tam autorytetem będzie mój przełożony, jakimś autorytetem może będzie ktoś członkiem rodziny. Słuchajcie, no, historia taka, gdy po prostu za 5, 17 w piątek na skrzynkę pracowników mailową wpada mail ponoć napisany przez kogoś z zarządu, który mówi, słuchaj, natychmiast musisz spojrzeć w tym załączniku, bo to są materiały, które musimy publikować w weekend, musisz na to spojrzeć. No, link, jak się domyślacie, oczywiście prowadzi nie tam, gdzie powinien prowadzić, a nadawcą bynajmniej nie był ten autorytet, który się wydawało, że był. Także to jest pierwsza metoda. Warto, warto uważać w momencie, gdy słyszymy, że ktoś wprawia nas w takie zakłopotanie, w takie zastanowienie, że ojejku, kurczę, chyba Faktycznie poważna sprawa. Chyba rozmawiam albo z kimś ważnym, albo w imieniu kogoś ważnego, to jak to mawiają za oceanem challenge everything, tak? Rzuć temu wyzwanie, tak. Wydaje ci się, że to było od szefa, postaraj się skontaktować z szefem. Szefie, sorry, że przeszkadzam, wiem, że jest szefem. Wysłałeś tam tego maila, a nie wysłałeś, tak? A dzwoni pan z tego, tego wydziału. Wie pan, co, proszę pozwolić, że ja oddzwonię, prawda? Tutaj to jest bardzo, to jest metoda, która. No, znowu, te metody, tak zwane socjologiczne metody, one, one działają. One działają i warto mieć świadomość, że trzeba być na to wyczulonym. I to była ta pierwsza metoda to był ten pierwszy kierunek, pierwszy taki nurt. Oczywiście te metody, którymi jesteśmy wkręcani, one są zwykle łączone. Tak? Te, o których Wam powiem, te sześć metod one zwykle występują w parze albo po kilka i warto gdzieś mieć je w tyle głowy. Druga taka metoda, którą jak przysłuchiwałem się różnym scenariuszom właśnie wkręcania ludzi ludziom, ludzi, którzy gdzieś tam przelewali swoje oszczędności na jakieś konta techniczne, albo logowali się na jakieś dziwne portale i przelewali pieniądze, myśląc, że inwestują. To było techniki, która w, w typologii wywierania wpływu nazywa się zobowiązanie i konsekwencja, a tak naprawdę jest to wykorzystywanie takiego fajnego, prostego schematu, skoro już. No bo moi drodzy, jeżeli ktoś chce mnie wkręcić w coś wielkiego. No to zwykle od razu gdzieś tam zapalam się lampkę. Dzień dobry, panie Bernardzie. Tutaj chciałem pana poprosić, żeby i tu, jeżeli usłyszałbym, zrobić coś naprawdę odjechanego wielkiego. To raczej od razu gdzieś tam ten mój paranoik się obudzi. Ale jeżeli to jest coś małego, tutaj wie Pan co, jest taki, taka strona, jakby Pan tam się zarejestrował z adresem mailowym, to możemy Panu przesłać jakieś ciekawe materiały. Mała prośba, małą niezobowiązującą, niezobowiązującą rzecz, prawda? A potem, no skoro podał Pan tutaj adres na naszej stronie, gdzie żeśmy proponowali zainwestowanie w Orlen czy w KGHM, no to skoro jest Pan zainteresowany, to, to proszę poświęcić chwilę czasu, ja Panu to przedstawię. No skoro pan podał, to jest pan zainteresowany. Skoro pan zapisał tam swój adres mailowy, no to teraz poproszę posłuchać, prawda? Czyli no troszkę z taką zasadą dasz palec, wezmą całą rękę. Bardzo też skuteczna metoda, dlatego że im bardziej jesteśmy przeczuleni, im bardziej jesteśmy czujni na to, że się nic nie stanie tym bardziej trzeba nas podejść od czegoś małego do większego. Także też bądźmy wyczuleni na to, że ktoś nas prosi o coś małego. e, tam w sumie to nic wielkiego, wiesz, tam No był taki link tam z tego KGHM-u, tam kliknąłem, wpisałem tylko nawet swojego prawdziwego imienia, nie wpisałem tylko tak naprawdę inicjały i swój adres mailowy. e, to tak naprawdę nic, nie? No. To jest właśnie ten pierwszy krok, tak? To zaangażowanie, do którego potem będą szły inne kroki w oparciu o te czy inne metody. Także miejmy, miejmy też świadomość, tak, że czasami to, w jaki sposób nas oszukują, to nie od razu rzucają się w naszych oszczędności, ale gdzieś tym małym krokiem, żeby zdobyć większy. Także uważajmy na te małe wkręcania, bo te małe wkręcania prowadzą do tych większych. I moi drodzy, coś. Co e, nie znam takiej osoby, na którą te takie wkręcanie, oszukanie by w ogóle nie działało to po prostu takie stwarzanie takiego napięcia, że nie możemy zwlekać, bo będzie, bo będzie za późno, prawda? Tylko wie pan co, ono, to już tak naprawdę jest ostatnia pula akcji, które możemy tutaj kupić z tej spółki, także proszę nie zwlekać, proszę od razu, jak jesteśmy na telefonie przelać te środki, ten tysiąc na to, na to konto, no bo wie pan, no od jutra tak naprawdę będzie kolejna pula, która jest wyraźnie, wyraźnie droższa, albo jeżeli jest to atak, który jest związany z tym, że, że potrzeba, żebyśmy Podjęli jakieś działania, na przykład na jakieś środki techniczne. No to, to proszę się nie rozłączać. Trwa atak na pańskie yy, konto. Musimy natychmiast ratować te pieniądze, bo będzie za późno, prawda? Nie możemy zwlekać, bo będzie za późno, prawda? Czyli, czyli takie stwarzanie wrażenia, że, 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 że nie ma czasu, że czas się kończy, że zasoby się jakieś kończą, że jest niedobór, prawda? Że to jest ostatni, ostatni moment. No i tak o stronie takiej pozytywnej, wielu z nas lubi wszelkie okazje, typu last minute, samochody z ubiegłego roku, ostatnie egzemplarze. Że ostatnie bilety, prawda, ostatnie egzemplarze książki z autografami, i tak dalej, Ale dokładnie ta sama technika jest używana przeciwko nam, gdy jesteśmy wkręcani w cyberatakach, gdzie po prostu stwarza się nam wrażenie, że musimy szybko działać, bo za chwilę będzie, będzie za późno. Także miejmy, miejmy świadomość też, że jeżeli słyszymy jakieś przekonywanie, które. Brzmi jakoś tak, że odczuwamy, że napięcie w nas budują, że będzie za późno, to prawdopodobnie może być właśnie, właśnie tego typu zagranie. Te zagrania, które powiedziałem wcześniej, mi się wydaje, że z tego, słyszałem też w nagraniach i w raportach tych o ludziach, którzy byli wkręceni, one występowały stosunkowo często. Te, o których będę teraz mówił, te pozostałe trzy, one dodatkowo występują, ale moim zdaniem nie aż tak. Tak często jak te wcześniejsze, to jest takie odwoływanie się do tego, że, że wszyscy tak mają, prawda? Że no proszę pana, tak, 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 no jest pan już, już kolejną osobą z tego banku, do której dzisiaj muszę dzwonić, zabezpieczyć te pieniądze. Proszę pana, że pan sobie nie zdawał sprawy, jaka jest skala ataku i ileż my mamy z tym roboty. Wiele osób już to zrobiło, prawda? Czyli nie jesteś tu w tym sam, to, 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 to nie martw się, że ja ciebie wkręcam. Tuż setki ludzi po prostu uratowali. Od tych, od tych problemów. tak Wszyscy tak mają wiele, wiele osób. Czy wkręcanie w jakieś udawane fundusze inwestycyjne, prawda? No wiecie, przez naszą platformę już zainwestowało 7800 osób. Wie pan co, to no tak naprawdę dość późno się pan zorientował, tak? że, że można tutaj zainwestować w Orlen czy w KGHM. Mówię do tych przykładach Orlen czy KGHM, bo to były te kampanie właśnie takie, gdzie, gdzie podszywano się właśnie pod te spółki, żeby tam zainwestować, żeby być wkręcanym. odwoływanie się do tego, że przecież już wiele wiele innych osób tak zrobiło. Także to e, ta czwarta metoda, którą gdzieś wyłapałem e, z tych, o których była mowa, i piąta, e, przedostatnia, która mi się skojarzyła z takim zdjęciem małpek, gdzie, wiecie, no jedna małpka drapie plecy drugiej małpce, potem się e, zamieniają, e, czyli to e, taka zasada przysługa za Przysługę, prawda? E, taka zasada wzajemności. Czyli wie pani, kurcze, no, niestety musiały pani poczekać do poniedziałku, żeby pani pieniądze zabezpieczyć. Ale jeżeli by się pani zgodziła, żeby tutaj mi podać te informacje, je wpiszę tutaj w taki wewnętrzny system i wie pani, co? I w ramach wdzięczności zadzwonię do kolegów z działu technicznego, żeby wyprzedzili kolejkę i żeby pani ten rachunek techniczny już dzisiaj założyli. Słuchajcie, takie, takie też budują scenariusze prawda? Albo tutaj, że no widzi Pani, no dzięki temu, co Pani na nas zainwestowała, to Pani widzi, że te środki na tym koncie, które Pani widzi tutaj na, na tych wykresach, prawda? No one się, już, one się już tutaj podwoiły, także mi się wydaje, że, że teraz no, ma, możemy Panią prosić o to, żeby pani, żeby pani więcej tutaj zainwestowała. Także przysługa za przysługę, czy, czy taka zasada wzajemności, można by powiedzieć. I e, ostatnia zasada, e, na którą chciałbym zwrócić uwagę, przed, na którą chciałbym siebie i was uczulić, jeśli chodzi o oszustów, o, o wkręcanie, no to jest taka zasada, gdzie nagle się okazuje, ale świat jest mały, pracuje pan w tej branży, no mój brat też. Proszę panią, no, no właśnie przed chwilą założyłem ten rachunek dla, dla siostry. Proszę panią, ostatnią całą pensję tutaj wpłaciła, dlatego że to jest tak dobra, tak dobra inwestycja. Tak? Czyli, czyli tutaj gdzieś budowanie więzi, gdzieś sprawienie takie, że no my jesteśmy brat i swat, prawda? E, my mamy tak wiele wspólnego. Jakiś ten świat jest mały i pani jest też w tej miejscowości, no cała moja rodzina jest w tej miejscowości, prawda? Także to e, tego typu e, metoda. Oszustów. Także tutaj podałem wam ten katalog, czy takie podsumowanie tych sześciu metod wkręcania, co do których warto być wyczulonym. Oczywiście, jak tutaj znajomi psychologowie mówią, to, że znasz metody wywierania wpływu i wiesz, jak cię będą wkręcać, to bynajmniej to cię nie zabezpiecza przed tym, że się nie wkręcisz, natomiast. Czasami, gdy w tyle głowy mamy świadomość tego, że jak pewne mechanizmy działają, to może nam to pomóc. Także tutaj w ramach takich właśnie inspiracji, które przychodzą z konferencji czy z wykładu Niebezpiecznika, to postanowiłem Wam podsumować te takie sześć metod, sześć kanonów tego, w jaki sposób jesteśmy wkręcani, czyli podsumowując, metoda na autorytet, prawda, odwoływanie się do czego do kogoś ważnego, tak jak z ważnej instytucji dzwonię, tak, dzwonię z komendy policji, dzwonię z Wydziału Wewnętrznego Banku i tak dalej, i tak dalej, prawda, budowanie przekonania, że, że tutaj się odwołujemy do jakiegoś autorytetu, potem drugi, drugi element to ta zobowiązanie i konsekwencja, czyli wkręcenie w coś małego, żeby nas wkręcić w coś większego, potem trzeci to był niedobór czegoś, to już musimy działać w tej chwili, jest ostatni moment. Jeżeli nie rotujemy pieniędzy w tej chwili, wszystko pani, wszystko pani straci, prawda? Kolejna to była metoda na. Dowód społeczny, proszę Panią, wszyscy tak mają, wie Pani, ile ja osób musiałem uratować w tym tygodniu, dzwoniąc i prosząc, żeby przelali środki na rachunki techniczne. No i zasada wzajemności. Wie Pani co, no jeżeli Pani by tutaj mi podała te informacje, to to ułatwi, prawda, i dzięki temu będę Pani mógł pomóc, żeby to sytuację rozwiązać wcześniej. No i zasada lubienia, ależ proszę pana, to to całkiem, to całkiem się dobrze składa, bo ja, bo ja mam dokładnie to samo, tak samo, tak samo jak pan kurcze, widzi Pan od razu mamy, mamy wspólny język. Jesteśmy, jesteśmy po jednych pieniądzach. Także to moi drodzy w ramach wprowadzenia do naszej dyskusji.